Radni klubu w jedności siła zapraszają do udziału w referendum. Mieszkańcy Chrubieszowa. Zbliża się ważny dla naszego miasta dzień. 1 grudnia chrubieszowskie referendum o odwołaniu burmistrza Tadeusza Garaja. Czy wiecie, że Tadeusz Garaj, lat 68, emeryt, mieszkaniec Zamościa, tylko w roku 2012 otrzymał wynagrodzenie w wysokości ponad 127 tysięcy złotych, nagrodę jubileuszową 41 160 zł oraz emeryturę 46 496 zł. Przebywał na zwolnieniu lekarskim aż 95 dni. Pamiętacie, co obiecał? Basen, aquapark, żłobek, skatepark, monitoring, nowe środki finansowe z funduszy unijnych i programu norweskiego, nowe inwestycje, miejsca pracy, wspieranie przedsiębiorców, obniżenie cen wody, ścieków, energii cieplnej i śmieci. Co mamy? Zadłużenie miasta na ponad 23 miliony złotych, to jest ponad 50% budżetu, nieoświetlone i niebezpieczne ulice, zaniedbane chodniki i drogi, wzrost cen ogrzewania, wody i ścieków oraz wywozu śmieci, arogancję i częstą absencję burmistrza oraz drastyczne zahamowanie rozwoju miasta. Władza burmistrza Garaja to nieracjonalna polityka finansowa, brak współpracy z Radą Miasta, wiele błędnych decyzji, lekceważenie mieszkańców Chrubieszowa, brak współpracy ze starostwem i okolicznymi gminami. Mówimy dosyć. Teraz Twój głos. Referendum to święte prawo demokracji. Bądź świadomy swoich możliwości i decyzji. Decyduj o jakości własnego życia. Władza musi liczyć się z Tobą. Dziś i jutro. Szanowni Państwo, chrubieszowskie referendum to historyczne dla miasta wydarzenie. Dlatego każdy powinien w nim uczestniczyć. Radni klubu w jedności siła zapraszają do udziału w referendum.